Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca i moi drodzy, dzisiaj ponownie obejrzymy sobie niszczyciel, tym razem nie tak wysoko jak poprzednio, będziemy sobie dzisiaj oglądać bitwę gracza 302 Frankol.pl na okręcie Kamikadze R, także zobaczymy sobie raczej torpedowanko, mamy u przeciwnika dwa razy Wizbiego, mamy lotnię, także będzie mogła nas świecić, no i mamy całkiem sporo pancerników, więc będzie to torpedować, także zobaczymy co się tutaj będzie działo. Tier dosyć niski, także nie liczcie od razu tutaj na 3000 bazowego expa, ale zdecydowanie bitwa warta pokazania, chociażby ze względu na to co widziałem po screenach, także obejrzymy sobie tutaj poczynania Frankola na Kamikadze. Nie ma kapów. Nie mam premkowej erki, nie ma premkowej dopałki, jest tylko premkowy dym, chociaż dobre i tyle. Dym wypuszczony w kierunku krążowników, które są jeszcze poza zasięgiem. Jedna wyrzutnia torped jeszcze jest gotowa. Torpedy puszczone, ale Wizbi już odkręca, więc raczej krzywdy mu to nie zrobi. Pozostałe dwie torpedy, znaczy dwie wyrzutnie, zostały wystrzelone tam w kierunku Konigsberga. No, torpedy z dwóch wyrzutni, żeby się ktoś tam nie czepiał, że mówi, że ktoś strzela wyrzutniami. No i na razie spokojnie. Po dwóch minutach mamy pierwsze rage na czacie. Jak widzicie, tutaj Frankol się oburzył, że nikt mu nie pomaga, no ale nie wziął pod uwagę tego, że on jest szybki, a tutaj ma z tyłu dwa Oriony i Iron Duke'a, także no nie ma tutaj szybkich okrętów, które mogą mi tu pomóc. A przeciwników płynie tutaj w kierunku tej flanki całkiem sporo, także tutaj coś się może ciekawego wydarzyć. O, proszę bardzo. Pięknie, Wizbi storpedował naszego Konigsberga, nie dając mu żadnych szans na wyminięcie. Tym bardziej, że on tam płynął jeszcze burtą do rewolucji i do Omachy, także raczej długo by tam nie pociągnął. Mamy tutaj torpedowanie, torpedy poszły sobie w kierunku Konigsberga, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy on się w nie tutaj jakoś wkręci, czy ruszy do przodu i to wyminie. Chociaż ma dosyć blisko wyspę, także będzie mu ciężko to wyminąć. Stoi póki co, to niech sobie stoi. 5-4 km na tej mapie to się wydaje ogromny zasięg wykrycia. Nie, Konigsberg ruszy, nie dostał torped. No i teraz będzie tu Frankol próbował Wyominga torpedować. Poszły wszystkie trzy wyrzutnie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Przyspieszymy nieco, żeby nie oglądać takiego tutaj pływania i czekania na uderzenie tych torped. Jak widzicie, zbliżają się do celu dosyć pod dobrym kątem. Czy dużo tego wejdzie? Nie, dwie. Jedna tylko weszła. Pierwsza torpeda po 6 minutach w celu. No ale teraz wygląda to nieco lepiej. Może teraz Wyoming dostanie tego więcej. O, widać, że u czerwonych również postanowili sobie tutaj troszeczkę urozmaicić grę. Dwie i trzecia. Pięknie, mamy pierwszego devasta. Trzy torpedy, no cztery, bo w sumie czwarta była wcześniej. Cztery torpedy wystarczy, żeby posłać na dno Wyominga. Mamy pierwszego fraga, 44 tysiące na koncie. Nie spojrzałem niestety co teraz tutaj Frankol torpeduje, ale mamy tu Koeniga, mamy Kaisera, także mają te torpedy w co wchodzić, o ile oczywiście nikt się za mocno tutaj nie będzie wywijał od nich. Płyną torpedy, a Frankol nawet nie patrzy na to. Nie wiem czy widział je na tyle daleko, że uznał, że nie warto się nawet ruszać, ale było niebezpiecznie. No to torpedowanie też się raczej nie zakończy trafieniami. Karlsruhe jest brane teraz na celu, ile dobrze wymawiam nazwę. W starciu z Bretanią walczy i Wizbi za nim jeszcze. Na 4,3 km widzę, że celowanie również scrollem, a nie shiftem, także też kolejna uwaga. O, podpalił się. Jeden pocisk spenetrował, ale to wystarczyło. O, no i wystarczyła jedna torpeda, żeby dobić. I mamy drugiego fraga. 55 tysięcy prawie na koncie. Z Hydro, z Konigsberga tutaj dosięgnęło Kamikadze. Mamy tu trzy pancerniki na tej flance, także ma tutaj Frankol co robić. Po drugiej stronie jest rewolucja walcząca z Koenigiem, z Kongo, przepraszam. Tutaj Giuzano ma na tysiącu, no już nie ma.
Także wchodzi nam krążownik na kapa na środeczku, tam u nas na mapie. Ma na tacy podane lotnisko, a wszyscy tutaj się kręcą, no ale wtedy ciężko byłoby tutaj zawrócić. 6 do 3 jest w okrętach, także nie wygląda to dobrze. 6 do 3 we fragach, przepraszam, we fragach. Torpedy sobie zgasły, na szczęście nikt ich nie dostał. I torpedujemy w tej chwili Koeniga. Zresztą on, nie wiem co on tu kombinuje. Samolotów w ogóle jeszcze tutaj widzę, Frankol nie ostrzeliwał. Nie ma to jak łączyć polskie słowa z angielskimi. Chociaż no w sumie. Może to i angielska pisownia. 5 do 7. We fragach. Ktoś tam te torpedy złapie? Nie, zgasły. Przyspieszmy na razie. Dobrze by było, żeby ten Iron Duke tu się skończył, bo on by wtedy nie wabił nam samolotów w tym kierunku. A tak jesteśmy świeceni przez samoloty i ciężko jest coś sensownego zrobić. Koenig i Kaiser płyną dosyć równo tutaj. Chociaż nie, Koenig odkręcił. Ale te torpedy płyną w kierunku Kaisera. Widać, że lotnia próbuje zamordować tego Juzano. Nie tracąc przy tym... Nie, ma połowę hapsa już. No właśnie, Iron Duke idzie do portu. A Frankol w tym czasie wypluł się w kierunku Koeniga. Poprzedniej salwy torpedowej znowu nikt nie dostał. Kongo tam, powracające z lewej strony mapy, dosięgnęło jeszcze tego Juzano. I mamy 6 do 9 we fragach, także 3 na 6, moi drodzy, jeszcze tutaj zostało w bitwie. Przy czym, o ładnie, jedna torpeda weszła w Koeniga, dwie. Nürburg ostrzeliwany z artylerii. Nie, Königsberg, przepraszam. Ale niestety, o, ktoś jeszcze złapał torpedę. ...1200 HP na Königsbergu, także no, ma tutaj kamikadze szansę go dobić. Ładnie, 900 z pożarem, powinien się dopalić. I tak, mamy trzeciego fraga, 87 000. I mamy tutaj dwa pancerniki i Wisbiego na blisko. No i lata nad nami lotniskowiec, który nam troszeczkę będzie teraz robotę utrudniał. Ale na szczęście celność lotni na czwartych tierach jest raczej marna. U nich na kapie została Omaha, która gdzieś tam się kręciła i gdzieś jeszcze jest lotnia. Tutaj mamy większość okrętów przeciwnika, także może coś tu jeszcze będzie Frankol w stanie zrobić. Zobaczmy dalej. Torpedowanie Wisbiego. On tutaj skręca, mijając torpedy z lotni, ale o, to idzie dobrze, to wygląda obiecująco. No ładnie, ładnie, dostanie. Pięknie, pięknie się wkręcił Wisby w torpedę. Mamy drugiego Devasta, mamy 95 tysięcy na koncie i 4 fragi. Langley się niestety skończył, ale tutaj jeszcze Frankol korzysta z tego, że myśliwce latały w pobliżu. I wystrzelały na szczęście bombowce. Wystrzelały nie, no ale raczej bombowce japońskie dużo nie zrobią niszczycielowi, tym bardziej, że jeszcze nie trafiają w cel. Co on tutaj wykombinuje? Dał do pałkę. Czy to będzie jakiś YOLO rush teraz, żeby tutaj dewastować te pancerniki? Zobaczymy, co on tu wykombinuje. Gdyby miał dym, to miałby jeszcze większą możliwość zrobienia takiej akcji. Mógłby po prostu podpłynąć jak najbliżej, zadymić się i czekać, aż będzie miał pełne wykrycie na pancernikach i wtedy ładować im torpedy na blisko. Z tym, że wiąże się to też z takim ryzykiem, że możemy po prostu nie dożyć do momentu torpedowania. Ale widzę, że Koenig tam ładnie pokazuje burtę do torped. Dostaje 3 i mamy, moi drodzy, trzeciego Devasta w tej bitwie, 134 tysiące i Kraken, duży kaliber również. 13 już torped zamontowanych u przeciwnika. 5 fragów, 9 do 10 we fragach się zrobiło, moi drodzy, także no, przeciwnik ma jeszcze przewagę punktową, ale w okrętach już się robi raczej mizernie. Jest jeszcze lotnia, ale ona nam raczej wielkiej krzywdy nie zrobi. Wypluta pełna salwa teraz w kierunku Kaisera. Trzeba się troszeczkę od niego odsunąć, bo nas zaraz wykryje. O, jest Hosho, jak miło. Te torpedy powinny tam ładnie wejść w cel. Jedna i druga. I mamy fraga numer 6. 150 tysięcy na piątce, piękny wynik. Lecą rakietowce z Hosho, zadają potężny damage. Frankol się dymi, pewnie będzie liczył na spota od
Kongo, które płynie gdzieś tam z tyłu za nami, będzie teraz sobie strzelał z artylerii do Hoshio. O, stadelka nawet wpadła z obeków, proszę bardzo. Ale płyną już torpedki, także tutaj raczej Hoshio długo nie pociągnie. No i pojawia nam się na minimapce ostatni okręt przeciwnika, czyli Omaha tam gdzieś tyłu, bo tutaj Hoshio raczej przypieczętował już swój los. Scrollowanie cały czas, po co wciskać shift? Podpalenie i wsparcie nam się pojawia teraz. Torped przyjmuje nam Hoshio ile? 2. Wystarczy w zupełności, żeby zrobić dewastujące uderzenie. To jest dewast numer 4, moi drodzy. 179 tysięcy. No i teraz zostało nam dojechać Omaha, która gdzieś tam jest po naszej stronie mapy już. Zobaczmy, jak Frankl tutaj będzie do niej teraz szybciutko sobie pędził zapewne. Zresztą nie ma dopałki. Gdyby miał premium, to miałby jeszcze jedną, a tak niestety bida, bo nie ma już. No, Omaha jeszcze ma całkiem sporo hapsa. Tylko, że czemu nasze Kongo strzela z obeków? Omaha tu próbuje zawrócić, widać, więc chce jeszcze powalczyć troszeczkę. Frankl raczej nie powinien się wdawać w ostrzał, bo ma tylko 5400 hapsa, także może być problem. Torpeduje wyspę, bo Kongo odkręca za tą wysepkę, także raczej tych torped nie dostanie. Siedem fragów na kamikadze. Piękna bitwa. Została tylko jedna torpeda, która nie wbiła się w wyspę, ale tutaj Omaha najprawdopodobniej wyjdzie nam na blisko, także może być tutaj przyłożenie na koniec. To byłby ładny finał tej bitwy. 4 dewasty, duży kaliber, wsparcie i kraken, także bardzo ładnie zagrane. Torpedki puszczone tak asekuracyjnie, tu gdzie Frankl spodziewa się tej Omachy. Ale na razie jej nie widać. Jest. Idzie dym, na szczęście przeładowany. I kolejna wiącha torped poszła. O ile Omaha nie zrobi jakichś dzikich manewrów. O, jeszcze się, nie, jednak to wyminie. Wyświeciła się tym samym strzelając do nas takiej odległości, bo my widzimy. A ona nas jeszcze nie zobaczy. 16 sekund zostało tutaj do przeładowania pierwszej wyrzutni torpedowej. Nawet już nie spełna teraz przez to gadanie moje. Obeki, 2000 wchodzi pożar na Omaskę. 4 sekundy, 3, 2. Pewne wykrycie już jest z Omachy. Teraz ona może na tej zrobić sporo krzywdy. Ale w ogóle nie strzela, także nie wiem, co na tej kombinuje. Chyba wystarczą te dwie torpedki. No i pięknie. 8 frag w tej bitwie Frankola. Podsumowanie wygląda następująco, moi drodzy. 5 dewastów, także pięknie zagrane. 198 tysięcy na niszczycielu 5 tieru. To jest wynik naprawdę godny podziwu. No i tutaj w zasadzie Frankl wygrał bitwę samodzielnie. Tam reszta to, co zrobiła, to raczej takie tam dobitki. No i bazowy exp, moi drodzy, prawie 2,5 tysiąca na 6. To jest naprawdę imponujące, także zapraszam Was do głosowania. Z mojej strony to wszystko na dziś. Do usłyszenia i na razie.